bardzo dobra by. Mnie nic nie nagli, mnie nic nie peszy. Zresztą dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Gwiazdy Piosenki Retro. Gwiazdy Piosenki. Kim by byli ci wszyscy artyści, którymi zachwycamy się, których podziwiamy, gdyby nie twórcy piosenek? Gdyby nie autorzy tekstów, kompozytorzy? Dziś będzie o jednym twórcy, o wyjątkowej postaci, wspaniałym człowieku, wspaniałym Polaku, patriocie, Marianie Chemarze, którego właśnie w lutym tego roku obchodzić będziemy 50. rocznicę śmierci. Tutaj mam przed sobą książki. To Mistrzowie Kabaretu, jedna z nich, druga to Ja kabareciarz, książka o Marianie Chemarze, książki autorstwa pani Anny Mieszkowskiej. Wspaniałe pozycje, do których Państwo mogą sięgnąć po szczegóły w biografii bohatera dzisiejszego odcinka, Mariana Chemara. Ja postaram się jego historię opowiedzieć Państwu w takim telegraficznym skrócie. Tym bardziej, że odnoszę wrażenie, że coraz mniej osób właściwie wie, w ogóle wie o Marianie Chemarze, o tym, kim był. A przecież jest to wieszcz polskiej piosenki, jest to artysta, jeden z filarów kultury muzycznej dwudziestolecia międzywojennego. Artysta, bez którego nie byłoby sukcesów tak wielkich gwiazd jak Hanka Ordonówna, której trzymam tutaj fotografię, jak Fryderyk Jaroszy, Stefcia Górska, dla której pisał piosenki, Ludwik Lawiński, jak Kazimierz Lopek-Krukowski i wielu, wielu innych. Proszę Państwa, Marian Chemar jest autorem największej ilości najlepszych polskich piosenek. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Jest autorem ponad 3000 piosenek. W tym 61 o tematyce lwowskiej, które napisał dla Włady Majewskiej. Jest autorem ponad 25 książek, które napisał na emigracji. Przepięknej prozy. Jest tłumaczem. Tłumaczył Homera, tłumaczył Szekspira. Jest poetą, pisał piękne wiersze, pisał sztuki teatralne, pisał monologi, pisał piosenki, pisał parodie tych piosenek. Właściwie można powiedzieć, że pisał wszystko oprócz powieści. Urodził się 6 kwietnia 1901 roku we Lwowie i właściwie nie jest możliwe opowiedzieć o Marianie Chemarze, nie opowiadając o Lwowie, o polskim mieście, które było polskim miastem przez 6,5 wieku, które nasi królowie bronili dla nas, które przekazywali nam. Proszę Państwa, w tym Lwowie debiutował Marian Chemar, który naprawdę nazywał się Jan Marian Hescheles. Jako 19-letni chłopiec w czasopiśmie Wiek Nowy i debiutował właśnie już pod pseudonimem Marian Chemar. Pisał dla lwowskich scen kabaretowych skecze, monologi i piosenki. W 1920 roku przyjechał ze Lwowa do Warszawy i ten przyjazd to był początek tego, jak Warszawa odnalazła swojego kabareciarza. On odnalazł Warszawę w roku 1920, kiedy po raz pierwszy zagościł w kabarecie, w teatrze rewiowym, Qui pro quo, teatrze, w którym wystawiane były rewie, który to teatr miał największe znaczenie dla kultury muzycznej dwudziestolecia, dla międzywojennej piosenki, teatr Qui pro quo. I występujący na jego deskach
Konrad Tom, piosenkarz i autor piosenek, o którym później Hemar powie, że to wielki majster piosenki. Hemar zachwyca się jego wykonaniami, jego piosenkami i od tej chwili, proszę Państwa, postanawia, że swoje piosenki będzie pisał dokładnie tak jak on. 4 lata później, kiedy już powrócił do Lwowa, przyjeżdża do tego miasta z Warszawy Jerzy Boczkowski, dyrektor Quid pro Quo. Jerzy Boczkowski, który ogląda rewię, której współautorem jest Marian Hemar, to Łądki Lwowskie i tam, proszę Państwa, we Lwowie wtedy Jerzy Boczkowski proponuje współpracę Marianowi Hemarowi, żeby przyjechał do Warszawy i pisał dla artystów Quid pro Quo. Niestety Marian Hemar nie może skorzystać z tej propozycji, dlatego że wiążą go jakieś zobowiązania, ponieważ pracował też jako korespondent, był dziennikarzem, musiał wyjechać do Włoch. Wyjeżdża do Włoch, załatwia swoje sprawy, wraca i już w grudniu 1924 roku w Warszawie są grane pierwsze teksty Hemara. Dokładnie miesiąc później, w 1925 roku, w styczniu, Hemar już zamieszkuje w Warszawie. I zaczyna się wtedy jego najbardziej płodny okres twórczości. Okres, proszę Państwa, w którym Marian Hemar będzie tęsknił tylko do Lwowa, mieszkając w Warszawie, a nie będzie musiał jeszcze tęsknić za Polską. Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bystroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest. Pierwszym w Warszawie sukcesem Mariana Hemara była piosenka pod tytułem Córka Kata, którą napisał dla Hanki Ordonówny. Mam tutaj płytę właśnie z tą piosenką w wykonaniu Ordonki, ale jest to edycja francuska, wytwórnia Parlophone. I może fragmencik Państwu zaprezentujemy. Jeśli król jest zły, a w sercu lęk mi drży, a głowa pojąć i stóp nie umie, gdy nie zlituje się, na szachot wezmą cię, ja pójdę z tobą, stanę w tłumie i w twoje oczy się piję wzrokiem i dam ci słody z wyśnionych las. Nie będziesz słyszał nic, nie będziesz widział nic, tylko mych oczu ostatni blask. To właśnie po wykonaniu tej piosenki przez Ordonówne, Tadeusz Boj-Żeleński w swojej recenzji nazywa artystkę Ordonką. I ta piosenka przypada do gustu nie tylko krytykom literackim, ale też przede wszystkim publiczności. Co ciekawe, pan Jerzy Boczkowski był dyrektorem bardzo wymagającym. Odrzucał Hemarowi pierwsze teksty, proszę Państwa. Nie było łatwo wielkiemu kabaryciarzowi przypaść do gustu tak wspaniałym dyrektorom jak Jerzy Boczkowski. Marian Hemar pisze piosenki, ale jak wspomniałem, już też i parodie piosenek. Jedną z nich, z takich parodii, jest tekst do piosenki Całuję twoją dłoń, madam.
dla Kazimierza Lobka-Krukowskiego. Mam tutaj właśnie egzemplarz płyty z tym nagraniem, właśnie z tekstem, z tą parodią autorstwa Hemara. A po drugiej stronie jest już piosenka, którą napisał w całości Hemar. Ja chcę mieć spokój. Również wykonuje Kazimierz Lobek-Krukowski. I tę płytę otrzymałem od Janusza Skorupskiego w prezencie. I dzięki temu mogę fragment nagrania Państwu zaraz zaprezentować. Całuję Ciebie w dłoń, madam, śniąc, że to Pani mnie. Ze szczęścia rżę jak koń, madam, bo dobry ton tak chce. Ja czułe serce mam, madam, me o. Oczki gwiazdki dwie. Niech Pani zajrzy tam, madam, czy taki wzrok ma tam, madam. Ja widzę, kochasz mnie, madam, i chcesz całować mnie. A to Pensylwania, piosenka Pióra Hemara ze sztuki Artyści, granej w Teatrze Polskim. Piosenka śpiewana przez Marię Modzelewską, z którą Hemar ożenił się w 1936 roku. Twórczość Mariana Hemara przerywa wojna. 1939 rok. Hemar jedzie z Warszawy do Lwowa, skąd ze Lwowa udaje się na emigrację. Zabiera Stefana Norblina i Lenę Żelichowską, śliczną aktorkę przedwojenną o pięknym uśmiechu. Zabiera też ze sobą polski liść z polskiego drzewa, tuż przed zamknięciem granicy. Proszę Państwa, ten liść będzie z nim już na zawsze. Będzie go nosił przy sobie i traktował jako najbardziej cenną relikwię. Udają się do Rumunii i później Hemar przedostaje się do Palestyny. A w Palestynie już wstępuje do wojska, do samodzielnej brygady strzelców karpackich i tam w stopniu starszego strzelca walczy, ale nie walczy zbrojnie, nie walczy z bronią w ręku, tylko walczy słowem i piosenką, tym, czym umie walczyć najlepiej. Proszę Państwa, staje się kierownikiem literackim ekipy czołówki teatralnej, z którą będzie występował, dla której będzie pisał teksty piosenek, kolejnych piosenek, dla których będzie tworzył monologi, całe przedstawienia teatralne, która to czołówka będzie grała wszędzie tam, gdzie są żołnierze polscy, gdzie są Polacy, gdzie są obozy. Tych piosenek, które Marian Hemar napisał dla żołnierzy, było bardzo wiele. Nie sposób jest o nich wszystkich powiedzieć. Ale chcę powiedzieć o jednej wyjątkowej piosence, proszę Państwa, która stała się biletem Mariana Hemara do Londynu i dzięki której podjął współpracę z Radiem Wolna Europa. To piosenka V jak Wiktory.
I historia tej piosenki sięga roku 1941, w którym powstała. Powstała ona do rewii Ich pięciu, Prokopieni i Pies w Egipcie. Ta piosenka była śpiewana w finale tej rewii przez cały zespół. Obóz angielski sąsiadował wtedy z obozem polskim, w którym Hemar był i w którym miał tam jakąś widocznie próbę. I pewien ksiądz, kapelan angielski, podszedł do Hemara, usłyszał tę piosenkę i poprosił, żeby ten napisał angielski tekst. Tak się stało. A później radio w audycjach angielskich i francuskich transmitowało tę piosenkę. I ktoś z Londynu, z Ministerstwa Informacji i Dokumentacji, z anteny Radia Kair, usłyszał tę piosenkę i proszę Państwa, odnalazł Hemara. Zastanawiał się, no, kto jest jej autorem. I właśnie już wówczas Hemar dostał zaproszenie do Londynu, tam dostał wiele zadań do wykonania, bo był przecież tłumaczem, doskonale znał język angielski i właśnie zaczął współpracować z Radiem Wolna Europa i ta jego działalność jest bardzo ważna. Te audycje radiowe to była jego Polska, to był kontakt z Polską, do której nigdy nie mógł wrócić. Proszę Państwa, te audycje w latach 50., 60. prowadził dla Polaków. To była jego łączność z Polską. Ludzie wysyłali mu przeróżne płyty, przeróżne wspomnienia. Dostawał setki listów, dostawał pamiątki w postaci jakichś grudek polskiej ziemi czy jakiegoś kamienia z szczególnego miejsca w Polsce. To było wszystko dla niego bardzo ważne. W tych audycjach, które były nagrywane w Londynie, ale transmitowane z Monachium, Marian Hemar przypominał swoje stare piosenki, ale pisał bardzo wiele nowych piosenek. Prowadził też kabaret Mariana Hemara w klubie Orła Białego w Londynie. Na pierwszym piętrze to jest też bardzo ważne, bo ten klub stanowił taką oazę polskości dla tych wszystkich emigrantów, artystów, którzy mieszkali wtedy w Londynie, którzy przyjaźnili się z Marianem Hemarem. Oni tam występowali, śpiewali piosenki, między innymi Włada Majewska, z którą znali się jeszcze sprzed wojny, tam właśnie też występowała. I Hemar napisał dla Włady Majewskiej aż 61 piosenek poświęconych właśnie tęsknocie za Lwowem. Jedną z takich pięknych piosenek jest na przykład Chlip Kulikowski. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest chlip kulikowski. To jest chleb ze Lwowa i zapach tego chleba właśnie Hemar utrwalił w tej swojej piosence dla Włady Majewskiej. Mam tutaj też przed sobą płytę, to już jest long play, z piosenkami Mariana Hemara zapowiadanymi przez autora. I tutaj, kiedy otworzymy tę płytę, możemy dowiedzieć się o tym, jacy artyści występowali wtedy, z kim współpracował Marian Hemar. No więc oczywiście Tola Korian, jest Irena Delmar Czarnecka, jest Jerzy Kropiwnicki, ulubiony akompaniator Hemara, jest Włada Majewska, Jadwiga Czerwińska, Helena Lola Kitajewicz, Irenata Bogdańska i Zofia Terné, dla której przed wojną przecież pisał Kiedy znów zakwitną białe bzy. Marian Hemar zawsze pragnął wrócić do Lwowa i umrzeć we Lwowie i spocząć w lwowskiej ziemi oraz pragnął, żeby leżeć po śmierci nad lwowskim niebem. Niestety nie dane mu było. Zmarł w Dorking pod Londynem, gdzie mieszkał w 1972 roku. Cieszę się, że mogłem dla Państwa zrealizować ten program, opowiedzieć pokrótce o tym wspaniałym człowieku, autorze najlepszych polskich piosenek, wielkiej inspiracji, poecie i tak jak już wspomniałem, tym artyście, który był tuszowany, który był właściwie zakazany, ponieważ mówił prawdę, ponieważ jego głosem był głos wolnej Polski, który płynął z Radia Wolna Europa. Poecie, artyście, który nigdy nie mógł wrócić do Polski, którego właściwie najpiękniejsze piosenki powstały z tęsknoty za Lwowem i z tęsknoty za Polską, którą ukochał.
Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne odcinki programu Gwiazdy Piosenki Retro. Maciej Klociński.